Także panie Jakubie, jesteś pan... Jeszcze nieszczęśliwym posiadaczem tego sprzętu. Nie no, generalnie chodzi o to, że musisz wyznać swoją subiektywną opinię na temat KTM-a, na którym jedziesz, a który należy do mnie. No tak, tak. Wyjeździłeś już naprawdę wieloma motocyklami i miałeś do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami motocykli. Praktycznie jeździłeś na każdym motocykli, który był u mnie w garażu, a było tych motocykli naprawdę sporo i różnego gatunku. Więc możesz na pewno tak od siebie, od serca wypowiedzieć się na temat tego motocykla, no bo nie ma co ukrywać. Najwięcej pytań dotyczących 390 ADV jest takich, że czy to nie jest za mały po prostu sprzęt na jakąkolwiek turystykę. No i co ty na to? Co ja na to? Tak. Za mały, jeżeli chodzi o rozmiar? Nie, totalnie nie ma to znaczenia. Dokładnie. W przypadku tego sprzętu. Naprawdę. Przez jego wielkość i lekkość, tak lekko się go prowadzi, jest tak fajnie wyważony, że jazda na nim naprawdę czysta przyjemność, bez jakiejś kryptoreklamy tutaj, ale jeździ się bajecznie. Jeżeli ktoś miał, nie wiem, do czynienia z jakimiś motorami crossowymi, w miarę lżejszymi sprzętami terenowymi, które faktycznie dają radę i czuć tą lekkość tego motoru, to ten jest mega, naprawdę. No właśnie, to jest największa zaleta tego motocykla, że ta lekkość w prowadzeniu wprawia w takie aż osłupienie, że taki motocykl, który gabarytowo wygląda na całkiem spory, prowadzi się tak smukło i przede wszystkim jest tak lekki. Pomiędzy nogami praktycznie nie czujemy motocykla klasy Adventure, co nie? Dokładnie tak. Jest naprawdę mega lekki, zwrotny, lekkościach zawracanie nim. Bez podpierania się nogami, bajka, naprawdę, z taką lekkością, nawet dla ludzi, którzy nie mają zbytnio doświadczenia w jeździe ogólnie na motocyklach, to jest super sprzęt, jeżeli chodzi o turystykę, na początek przygody, bajka. A myślę, że nawet ten, kto kupi go na początek przygody, albo sprawi sobie go na początek przygody jakiejś takiej typowo turystycznej, myślę, że będzie mega zadowolony i nie wiem, czy przy nim nie zostanie nawet. No dokładnie, bo na dzień dzisiejszy rynek motocykli Adventure, no to okej, jest bogaty, ale no trzeba wziąć pod uwagę, że to są raczej motocykle klasy średniej, czyli przekraczające lub ważące bardzo blisko 200 kilo. No natomiast ten KTM 390 waży grubo poniżej 300 kilo, a wiemy, że w przypadku motocykli, gdzie różnica masy jest w granicach 20 kilo, no to jest to masa, jest to różnica, którą na pewno rider odczuwa, prawda? Czuć to i to naprawdę znacząco. I przede wszystkim najważniejsza kwestia w tym sprzęcie, moc. Bo wszyscy, każdy zawsze podchodzi, o Jezu, 390? 45 koni? Przecież to nie jedzie. Bzdura, jedzie i to naprawdę mega fajnie. I czy to na asfalcie, fajnie daje radę, mega elastyczny. Wiadomo, no nie jest to, nie wiadomo, jakiś sprzęt, który ma tam, nie wiem, 180 koni. Tak. I jeżeli ktoś się tego spodziewa, to tego tutaj nie znajdzie, ale jeżeli chodzi o turystykę i fajne pojeżdżenie i przede wszystkim wygodne nabijanie kilometrów, mistrzostwo świata. Dokładnie. Mistrzostwo świata. Dokładnie. A trzeba jeszcze wziąć też pod uwagę, że dzięki temu, że ten motor nie jest turbo jakoś silny, nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego, pieca dużego. No, łatwo się go prowadzi. Raz, a druga sprawa, waga, a trzecia sprawa, ekonomia. Ja ostatnio jechałem z Pawłem na taki tripik powyżej 250 km i nie przekraczaliśmy 80 km na godzinę na asfalcie, czyli jedziemy takim tempem jak teraz my we dwóch. I co się okazało? 2,7 zużycie paliwa, no to człowieku. No to ja w tym momencie jedziemy sobie 90-teczką praktycznie cały czas i spalanie jest rzędu 2,9 litra mi wyświetla w tym momencie. A no to dobra, a... No to tak czy inaczej, no to jest za spalanie, żadne. Przy 14,5 litra pojemności baku paliwa, no to naprawdę, 400 km robimy. No, przed chwilą w ogóle zapaliła mi się tutaj kontrolka paliwa, tak zwany nasz żyd. No. No oczywiście pierwsze co bym zrobił, to pojechał na stację, ale patrzę, jaki mam jeszcze zasięg na tym, co zostało w baku.
Nie mam 120 km. No to człowieku. 120 km. Dokładnie. Biorąc pod uwagę jeszcze wartość tego motocykla przy zakupie, to już w ogóle mamy... Cena, w tym przypadku cena czyni cuda i to naprawdę. Za taki pieniądz sam planuję kupić. Po prostu, niech będzie do takiej typowej turystyki, do pojeżdżenia, jako życia namiotu w lesie, jako... pojeżdżenia, pozwiedzania, Idealny jako drugi sprzęt w garażu, który nie rujnuje budżetu, nie? Otóż to. Ja pierwszy raz jestem w stanie ograć ten motocykl jadący przede mną, więc widzę tak naprawdę, jak ten motor wygląda, jak wyglądają te kufry, jak to wszystko się składa w jedną harmonijną całość. Naprawdę fajny sprzęt. No i tak jak mówię, nie jest to tylko moja subiektywna opinia, ale kolegi, który pojeździł kilkoma maszynami z mojej stajni i mimo wszystko, jak pierwszy raz przejechał się akurat tym adventurem, no to był tak samo jak i ja w potężnym, pozytywnym szoku. Ponieważ jest to motor, który wystarcza na podróże bliskie i dalekie, a w terenie, no to naprawdę biorąc pod uwagę swoją masę i prześwit, a teraz jeszcze zamontowane takie lepsze offroadowe opony, no to myślę, że jest to idealny sprzęt właśnie jako drugi motocykl w garażu, który nie nadwyręża budżetu, a mamy po prostu mega uniwersalny sprzęcik dla kogoś, kto chce zacząć podróżować, chce zacząć przygodę z typowym adventuringiem takim, jak i w ogóle mieć go nawet na co dzień, no bo umówmy się, że takim motocyklem jazda po mieście czy do pracy, no to czysta przyjemność z tego względu, że jest lekki i poręczny, wygodny, wysoko się siedzi. Może jeszcze brakuje mi tylko w tym motocyklu jakiejś większej osłony pod silnik, takiej aluminiowej. Natomiast jest w akcesoriach chyba za 700 zł taki konkretnie wyspawany aluminiowy brzuch, który osłania wszystkie newralgiczne punkty w tym motocyklu i na pewno by się tutaj zdał. No i gmole. Ja cały czas czekam na te gmole, aż się pojawią. One będą niby w grudniu dostępne w KTM sklepie. I na pewno je zamontuję, ponieważ jest to też mój taki jakby element, kolejny etap personalizacji tego motocykla, bo te gmole są czarne, ja sobie je pomaluję w jakimś kolorze i tu zamontuję, żeby podkreślały turystyczny charakter tego motocykla. No a druga sprawa, że no takie gmole zawsze nam ratują plastiki i chłodnice przy jakimś takim nawet najdelikatniejszym paciaku, nie? No i ważna rzecz! Tak, szyba, właśnie ją teraz kameruję. Akcesoryjna owieczka. Mega, dalej jeździłem na tej niższej, oryginalnej. Było spoko. Daje to turystyka, a ta wyższa po prostu bajka. Daje radę. Fajnie osłania. Tak. Mamy październikowy dzień. Temperaturka na dworze 10 stopni. Mi pokazuje teraz 10 tutaj. Jest w miarę komfortowo, nie owiewa. No nie leci ci to centralnie na barki, na obręcz barkową, nie? No ale naprawdę, jak się patrzy na ten motocykl, jak jedzie ktoś na nim, oko i utwierdza cię w przekonaniu, że ale żeś Wojtas dobrze zrobił, że żeś kupił ten motor. Ale kontrola trakcji na tym Urban non stop, co odkręcam gaz. No i daje radę. Daje radę, no. Ale widoczek. Zakręt śmierci, sławenny. O, jak pięknie to wygląda. O, tutaj gdzieś, no, o Jezu. No nie, dawaj, gdzie siedziemy, tam masakra, nie? Covidowo, milion ludzi, jebać. Aj. Puerto Rico. Tu jaki blok opuszczony po lewo. No, i jeszcze jakiś taki magazyn pod nim. A tu się gdzieś jakoś tak dziwnie wjeżdżało, nie? Czekaj, bo tu teraz są dwa tryby. Możemy jechać tak, albo możemy jechać tak. Say what? A my mamy jechać kranem nad Nisu. No niby, no tak, inaczej się nie da chyba za bardzo. Czyli tu musimy pod mostem jechać w prawo. W prawo i jeszcze raz w prawo. A na razie na Liberec? Nie, tu, jeszcze, no. O, tu i o tutaj. I za Penny Markiem też w prawo. A ja no, w prawo, ja ci kurwa mówiłem, w prawo, kurwa, tu w lewo. Jakieś skreślone to tam było. Co ty?
Nie wiem. Nie wiem, nie orientuję się. Ale tutaj już nie. Aha,